Dzień dobry Państwu. Z tej strony kłania się Jan Daniluk. Razem z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku chciałbym dzisiaj zaprosić Państwa na krótką podróż, tak w przestrzeni, jak i w czasie, będę mówił bowiem przede wszystkim o historii, po fragmencie Dolnego Wrzeszcza. Dokładnie rzecz ujmując, chciałbym Cię zaprosić Państwa na spotkanie z tą częścią dzielnicy, która przez wielu uważana jest w ogóle za najładniejszą, najpiękniejszą, najbardziej klimatyczną. Niejednokrotnie można się spotkać z takim stwierdzeniem, że jest to salon Dolnego Wrzeszcza. Zapewne przynajmniej część z Państwa domyśla się, że dzisiejszą bohaterką będzie ulica Wajdeloty i jej najbliższa okolica. Ulica Wajdeloty liczy już ponad 120 lat. Została wytyczona pod koniec XIX stulecia w związku z zabudową działek powstałych w ramach parcelacji terenów dzisiejszej Wajdeloty i jej okolicy z 1897 roku. Wrzeszcz, w dzisiejszej perspektywy Górny Wrzeszcz, już pod koniec XIX wieku miał duże problemy, aby rozwijać się przestrzennie w kierunku północnym, południowym czy też zachodnim. Tutaj na przeszkodzie stały z jednej strony tereny wojskowe, wzgórza czy tereny cmentarzy w kierunku Gdańska. Nie dziwi więc fakt, że ta rodząca się wielkomiejska dzielnica zaczęła, mówiąc tak obrazowo, przelewać się, powstawać także w kierunku wschodnim, a więc na północ, na północny wschód od linii kolejowej, a więc na terenie dzisiejszego Dolnego Wrzeszcza. Domy, budynki, które powstały właśnie w rejonie obecnej ulicy Wajdeloty, były jednym z pierwszych tego typu znaków na rozwój Wrzeszcza właśnie w tym nowym, na nowym terenie, w nowym kierunku. Razem z ulicą Wajdeloty wytyczono także kilka innych ulic. Tutaj najważniejszą wydaje się być ówczesna Labezwek, a więc dzisiejsza ulica Joachima Lelewela. One obydwie stanowiły pewną ramę, między którymi wytyczono prostopadłe, łączące je mniejsze uliczki. Tutaj przede wszystkim mówię o ulicy Hertha-Strasse, dzisiejszej Konrada Wallenroda, ulicy Luisenstrasse, a więc ulicy Aldony, czy Elsenstrasse, ulicy Grażyny. W ten sposób na tak naniesioną siatkę zaczęła rozwijać się zabudowa Nowego Wrzeszcza, Wrzeszcza właśnie położonego na północ od linii kolejowej. Ale zarówno wspomniana Labezwek, a więc ulica Lelewela, jak i nasza bohaterka, a więc ulica Wajdeloty, te dwie ulice nie powstały w próżni, to znaczy one częściowo zostały wytyczone w śladzie istniejących już od dawna, od kilku stuleci, polnych dróg, szos łączących istniejące w tej okolicy majątki. Mowa tutaj oczywiście o majątku i wsi dawnej Kuźniczki z Brunowem i z Nowymi Szkotami. Tutaj doskonale widzą Państwo te dawne trakty na planie, na fragmencie planu okolic Wrzeszcza z przełomu lat 60. i 70. XIX stulecia. Widzą Państwo już wytyczoną trasę, czyli kolei. I po lewej stronie w takiej geometrycznej formie widać park, założenie parkowe przy majątku Kuźniczki, nieco niżej zabudowę majątku Brunów, a jeszcze dalej poniżej zabudowę tej największej w okolicy wsi Nowe Szkoty. I nasza bohaterka, więc ulica Wajdeloty, to jest właśnie ta trasa łącząca Kuźniczki z Brunowem, zaś Joachima Lelewela pod koniec XIX wieku już Labezwek, szosa, która łączyła Kuźniczki z Nowymi Szkotami. Opowiadając o ulicach interesującego nas obszaru, nie sposób wspomnieć jej o pewnej tajemnicy, zagadce, która do dzisiaj tak naprawdę nie doczekała się jeszcze rozwiązania. Mam tutaj na myśli przede wszystkim nazwy ulic, niemieckie nazwy ulic dzisiejszej Wajdeloty, ulic Grażyny, Aldony czy Konrada Wallenrody. Pierwotnie bowiem właśnie pod koniec XIX wieku, kiedy te ciągi komunikacyjne zostały wytyczone, nadano im nazwy będące imionami kobiet, imionami żeńskimi, a więc Marienstrasse, co byśmy tak naprawdę mogli przetłumaczyć jako ulica Marii, Maryi, Elsenstrasse, Elzy, Luisenstrasse, Luizy czy Herty. No i teraz pytanie powstaje,
czy ten klucz nazewniczy był całkowicie przypadkowy, co też oczywiście nie można wykluczyć, czy wręcz odwrotnie. Czy może nazwy te honorowały jakieś konkretne postacie? Jedna z hipotez brzmi następująco. Były to imiona córek głównego budowniczego, głównego inżyniera, który wznosił osiedle, wytyczał ulicę w tej części Dolnego Wrzeszcza. Czy to prawda? Nie wiadomo. Natomiast no, to nadal jest pytanie otwarte. Poza tymi wspomnianymi przeze mnie ulicami, jeszcze w tej części Dolnego Wrzeszcza na przełomie XIX i XX wieku wyczyszczono jeszcze trzy inne. Mam tutaj na myśli przede wszystkim dzisiejszą ulicę Białą, a więc Kleinhammerweg, ulicę Mühlenweg, a więc dzisiejszą Danusi, która jeszcze na początku lat 20. XX wieku zmieniła raz nazwę na Ant Mühlenweg, honorując tym samym znanego gdańskiego malarza. I wreszcie bardzo ważną ulicę Ludwika Waryńskiego, ówczesną Brunshöferweg. Ważną dlatego, że ona łączyła tą część Wrzeszcza, przechodząc przez tory kolejowe, z częścią Górnego Wrzeszcza, z głównym traktem, a więc ówczesną Hauptstrasse, dzisiejszą ulicą Grunwaldzką, ale także dlatego, że tutaj, i to jest taka ciekawostka, na początku XX wieku, dokładnie w 1903, uruchomiono linię tramwajową, która funkcjonowała do końca II wojny światowej, a łączyła Dolny Wrzeszcz z Brzeźnem. Tutaj na końcu ulicy Waryńskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Białą, na takim niewielkim placu, był końcowy fragment linii tramwajowej i stąd przez dzisiejszy plac księcia Komorowskiego wzdłuż ulicy Chrobrego tramwajem wrzeszczanie mieszkańcy tej części Gdańska mogli podróżować do Brzeźna, a mieszkańcy Brzeźna po krótkiej przesiadce właśnie przy skrzyżowaniu ulicy Waryńskiego i Białej mogli szybko dojść do centrum Wrzeszcza, czy też na dworzec kolejowy we Wrzeszczu. Być może za pewien paradoks należy uznać fakt, że dzisiejsza ulica Wajdeloty i jej najbliższa okolica, wszak tak chętnie odwiedzane i tętniące życiem, do końca II wojny światowej była dzielnicą raczej dość senną, mieszkaniową. Poza kilkoma zakładami rzemieślniczymi, punktami usługowymi czy sklepami, jak chociażby widoczny na pocztówce z epoki sklep kolonialny przy Marienplatze, dzisiaj rondzie imienia Gintera Grasa, brakowało jakichkolwiek ważnych obiektów użyteczności publicznej, urzędów, szkół, obiektów sportowych, siedzib towarzystw czy związków. Był tylko tak naprawdę jeden wyjątek od tej reguły. Mowa oczywiście o wspomnianym przeze mnie już browarze gdańskim oraz przylegającym do niej restauracji letniej z parkiem. Te obiekty powstały na terenach, które wcześniej, do początku lat 70. XIX wieku, należały do majątku dóbr Kuźniczki. Same Kuźniczki to osada, która powstała najpóźniej w XVI wieku. Pierwsza wzmianka pochodzi już z 1551 roku. Podobnie jak wiele innych osad w regionie, a więc na terenie szeroko pojętego dzisiejszego Wrzeszcza, głównym katalizatorem rozwoju osadniczego było wykorzystanie wód potoków, czy to Strzyży, czy to Królewskiego Potoku i zakładania na nim zakładów przemysłowych, młotowni czy młynów to najczęściej. I właśnie taką młotownię żelaza, stąd nazwa Kuźniczki, niemiecka Kleinhammer, założona, jak wspomniałem na początku, na najpóźniej w XVI wieku, wokół zakładów przemysłowych powstały wkrótce kolejne, wyrosła osada. Kuźniczki w okresie nowożytnym dzieliły się na dwie części, lewobrzeżną należącą do opactwa cysterskiego w Oliwie oraz prawobrzeżną, która należała do patrycjuszy gdańskich. W drugiej połowie XVIII wieku udało się obie części scalić w rękach jednego właściciela, był nim Michael Schmidt. On też zlecił budowę letniej rezydencji dworku, a także założył piękny park w stylu angielskim, który zachwycał współczesnych, chociażby Daniela Chodowieckiego. Sam dworek przetrwał szczęśliwie do naszych czasów, znajduje się do dzisiaj pod adresem ulicy Wajdeloty 13, chociaż oczywiście nie jest to dokładnie ten sam obiekt, który w takim samym kształcie, który powstał pierwotnie ponad 200 lat temu.
Mowa tutaj oczywiście o zniszczeniach z okresu napoleońskiego, podobnie jak wiele innych w regionie rezydencji czy dworów, zostały one całkowicie spalone lub w znacznym stopniu zniszczone w trakcie któregoś z oblężeń z początku XIX wieku. Dzisiaj dworek przy ulicy Wajdeloty prezentuje kształt, formę, którą uzyskał przede wszystkim w latach 20. XIX stulecia. Same koźniczki już nie podniosły się po okresie napoleońskim. W XIX wieku wielokrotnie zmieniały właścicieli i ostatnia z właścicielek zdecydowała się na sprzedaż tego terenu. Część już sprzedała pod budowę nowej linii kolejowej, a resztę właśnie na początku lat 70. pod budowę nowego zakładu przemysłowego, a więc Browaru Gdańskiego. Browar Gdański w tym miejscu, jak doskonale część z Państwa wie, a część na pewno jeszcze nawet pamięta, istniał praktycznie do początku XXI wieku. Przy czym największy rozwój odnotowywał właśnie w okresie wilhelmińskim. O ile początkowo, na początku lat 70. XIX wieku mógł wyprodukować do 30 tysięcy hektolitrów piwa rocznie, o tyle już pod koniec tego stulecia, pod koniec XIX wieku, jego zdolność produkcyjna wzrosła dwukrotnie. Rekordowym okazał się jednak rok 1913, kiedy wyprodukowano 135 tysięcy hektolitrów złotego trunku. Gdański Browar od 1900 roku, Gdański Browar Akcyjny, była to spółka bardzo, bardzo agresywnie działająca, wykupująca konkurencję, która szybko stała się największym tego typu zakładem przemysłowym w ogóle w całym regionie, ale także bardzo rozpoznawalnym, eksportującym swoje trunki i którego trunki na stale zagościły na stołach gdańszczan i mieszkańców Pomorza Gdańskiego. I to właśnie z racji, z inicjatywy Browaru Gdańskiego otwarto także na początku XX wieku we wspomnianym dworku restaurację, która wykorzystywała także przylegające resztki tak naprawdę dawnego parku Kuźniczki. Restauracja ta stała się bez wątpienia najpopularniejszym miejscem spotkań, najpopularniejszą restauracją w tej części Wrzeszcza, bardzo chętnie odwiedzaną. Odbywały się tutaj nie tylko imprezy towarzyskie, ale także wiece polityczne, imprezy kulturalne, koncerty muzyczne. Dość powiedzieć, że w okresie międzywojennym było to także miejsce popularnych spotkań chociażby lokalnej Polonii Wrzeszczańskiej.